kochani, dotarło do mnie, jak można odróżnić zakochaną kobietę od kobiety niezakochanej. Zakochana kobieta widzi w swoim facecie księcia z bajki. Niezależnie co by on nie robił, ona jest zachwycona jego zachowaniem. Czyli jeżeli facet, dajmy na to, pije i się zachowuje jak kretyn, to ona potem mu opowiada, że on po prostu się strasznie rozluźnia pod wpływem alkoholu. Jeżeli facet zachowuje się jak niebezpieczny samobójca, jeżdżąc z piskiem okon po mieście, to ona zachwyca się tym, jak on cudownie prowadzi samochód. Jeżeli facet robi cokolwiek innego głupiego, to zakochana kobieta i tak się zachwyca tym, co on robi. Natomiast kobieta, której zakochanie przeszło, wyparowało, czyli w stanie normalnym, kobieta w stanie normalnym, to krytykuje cechy faceta. Nie tylko te negatywne, ale w stanie normalnym to kobieta nie jest zainteresowana nie tylko facetem, ale nie jest zainteresowana również tym, żeby go pochwalić. Nawet jeżeli jego cechy są całkiem znośne, to ona podchodzi do tego z dużym dystansem i że on po prostu ma jakąś wadę urody, powiedzmy niepełne owłosienie na czaszce, to jej się to bardzo nie podoba. To znaczy, wystarczy, żebyś popatrzył na kobietę, jak ona się odnosi do swojego partnera i możesz stwierdzić, czy się nim zachwyca, czy nieco mniej. Przyjrzyj się również, jak bardzo twoja dziewczyna zachwyca się tobą. A dowiesz się, jak bardzo jest tobą zachwycona.